Witam, nazywam się Łukasz Łęgowski. Wraz z żoną Judytą prowadzimy gospodarstwo rolne 120-hektarowe w miejscowości Osieczek w powiecie wąbrzeskim. Jeśli chodzi o charakterystykę naszych upraw, są to zboża, rzepak, kukurydza oraz od 2 lat słonecznik. W 2017 roku rozpoczęliśmy hodowlę kur nieśnych w systemie tradycyjnym z przeznaczeniem na jaja konsumpcyjne. Jeśli chodzi o płody, które zbieramy z naszych pól, w połowie są przeznaczone na cele paszowe dla naszych podopiecznych. Jeśli chodzi o jaja, które produkujemy, są sprzedawane tylko i wyłącznie do klientów bezpośrednio, bez żadnych pośredników, co pozwala nam generować większe marże. Gospodarstwo jest w ciągłej modernizacji w celu zwiększenia dobrostanu dla zwierząt, jak i polepszenia warunków pracy dla pracowników i przede wszystkim zwiększenia jakości pozyskiwanych produktów dla naszych klientów. W najbliższych latach planujemy rozbudowę naszego gospodarstwa, budowę większego obiektu, który nam pozwoli przejść tylko i wyłącznie w chów ekologiczny, który jest, wydaje nam się, trendem przyszłościowym w naszym przypadku. Jak rozpoczynaliśmy naszą działalność, udało nam się skorzystać z dofinansowania kilkukrotnie. Skorzystaliśmy z dofinansowania dla młodych rolników. Na modernizację gospodarstwa zakupiliśmy maszyny typu opryskiwacz, agregat uprawowo-siewny, bronę talerzową. I kilkukrotnie udało nam się skorzystać z kredytów z dofinansowaniem, z kredytów preferencyjnych. W bieżącym roku jednym z naszych największych sukcesów było zajęcie 3. miejsca w etapie regionalnym w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo w województwie kujawsko-pomorskim.